Cześć wszystkim, z tej strony Mati, a to jest kolejny odcinek z gry Farmers Life. Kolejny dzień, kolejne przygody na farmie u Kazimierza. Mamy jeszcze zimę, ostatni dzień zimy. Trawa się suszy, bimber się pędzi. A ja doszedłem do wniosku, żeby zebrać jednak te miny. W związku z tym, że póki jeszcze zima. Więc przeskoczymy od razu na brzeg rzeki. Do zebrania mamy 9 min, bo mamy łącznie 4 wybuchy zrobić. Jezu, jemu się nawet biegać nie chce, widzę. Za bardzo, co chwila marudzi, ale to przez brak wódki chyba. Z tego co widzę, to jest głodny. To idziemy rozbroić te miny. Czyli tak jak mówiłem, potrzebujemy 6 min. A ja już jestem w domu, wróciłem z pracy, więc jedzę sobie już w ciepłym i mogę ponagrywać trochę. A mamy sobotę, godzina 11:52 i wieczorem powinien już być dostępny nowy odcinek z Kaziem. Ok, rozbrój minę, czyli tak odcykujemy i cykamy w tą stronę, tak, do zielonego. Czyli jeden tu, reszta na zewnątrz. Dobra. Jedną mamy. Rozbroję z wami ze 3 miny. A resztę już sobie tutaj sam dokończę to robić. Ok, rozbrój minę. I czyli tak. Odcykujemy te dwa. A potem docykujemy. Dobra, udało się. Tu wcześniej napisali, że po pijaku Kazik lepiej to rozbraja, znaczy lepiej. Czas po prostu chyba wolniej biegnie. Ale my nie będziemy pić, bo on będzie znowu nam potem marudził, albo wpadnie znowu w alkoholizm. Dobra, tu w tą stronę i wycykać potem resztę. Ok, podnieś minę. No dobra, 3 miny podniesione, jeszcze zostało 6, więc widzimy się, jak to zbiorę. No dobrze, panie i panowie, ja już mam pozbierane te miny, 9. Jesteśmy trochę przeważeni, dlatego już sam wróciłem na farmę, bo trochę by to trwało. Więc ja przenoszę 9 min. Tutaj mamy godzinę 18, powoli można krowy i byka zaprowadzić do boksów i prześpimy się do rana, bo już ja mam przygotowane cydry, miody, bimbry, nalewki dla Helenki, żeby tą misję już sobie zaliczyć. Tutaj mamy 50 minut do następnego bimbru i tu jeszcze mamy dwie butelki w zapasie, więc zanim my krowy wprowadzimy, to jedna butelka się zrobi. Ja jeszcze mam tutaj ostatni zacier z owsa. Będzie można dorzucić. Prowadź. No dobra, ale wyjdź mi teraz. Jarek, duparek. No idź. Chłopie. Czemu ty jesteś taki uparty? Przestań prowadzić. Jeszcze raz, kopniak. Poszedł. Dobra, chodź, chodź. Nie obrażaj się. Damian napisał w komentarzu, żebym zwiększył sobie poziom plecaka, ale to chyba nie ma za bardzo sensu, żeby mieć na fulla. Wtedy w sumie po co nam te wszystkie skrzynki by były potrzebne? No i trochę to za bardzo to ułatwi. Ułatwi, nie powiem, że ułatwi, ale trochę za bardzo tą rozgrywkę. Jeszcze szukamy białej krówki. Tak, ciebie zawsze tu otrzepuję, ale na szczęście jutro przyjdzie chyba już wiosna. Mam nadzieję, bo co mamy teraz? Luty, tak? I w marcu powinna przyjść wiosna. Gdzie jest ta krowa? O, tu jest. No, tak jak mówiłem, sianko się już tuszy. No, tutaj narobiła. Chodź, biała.
Kiedy ty rodzisz? Za 4 miesiące. To akurat na lato. No i co jeszcze zrobimy? Dzisiaj pójdziemy do Helenki i postawimy zalążek naszego nowego boksu, gdzieś w tym miejscu może, na krowy, bo rodzinka nam się będzie powiększać. Ten nadal tego nie zjadł. Nie wiem, o co chodzi, czemu Burek nie chce jeść to. Kury jedzą. Weźmiemy, dosypiemy im. Dołóż karmę. Cześć. I oczywiście trzeba będzie znowu dokupić. Bo one jedzą jak głupie. Zbiorę od razu jajka. A mi się akurat dzisiaj chce. Zamykamy. Kury. Do kurnika. No dla kur też bym zrobił jakiś kurnik. Był oddzielny też. Ale zobaczymy. Chcę zobaczyć jak to. Bo ja w wcześniejszej wersji tej Early Access jak jeszcze była. Ja tu żadnych nowych budynków nie robiłem. Więc nie wiem za bardzo jak one wyglądają. No butelka się zrobiła. Czyli tak. Wziąć jedną pustą. I ja muszę pamiętać, żeby... kupować te puste butelki, bo ja ciągle o tym zapominam. Dobra, to idziemy odebrać bimberek. Ty tam nalewkę, nie wiem co tu widzieliśmy. Bimber jest, no. Mamy 9 opału. Kurczę, ale tego zacieru oczywiście nie wziąłem. Nastawimy, zobaczymy ile się do rana zrobi. Zacier z owsa. Czemu ty jesteś przeważony? Ten zacier z owsa za dużo waży chyba. Dobra, i na 12 godzin, żeby to się paliło. No i dobra. I do rana będziemy mieli... Powinno się wszystko zrobić. No zobaczymy. No dobra, żeby tutaj nie przedłużać. Zamykamy garaż. Brama niech będzie otwarta. Burek. On jakiś dziwny. A, i wyjaśniło się co do tej misji z lampkami świątecznymi. Ją tylko można zrobić w grudniu, więc mamy jeden dzień tylko na to. Więc jak przyjdzie następna zima, rzucamy wszystko. Idziemy zrobić tę misję ze światełkami u księdza Mateusza. Ile ty masz w piecu tego paliwa? Mało, ale... Zbyt zimno. No niestety nie mam. Herbatki. Jak nie zapomnę, to się kupi. No ale to na przyszłą zimę już. Co jeszcze mamy w tym kufrze? Kurczę, jeszcze mam tutaj tego złomku sporo. O, butelka się jedna zrobiła. Czapeczki świąteczne. Ale to damy Burkowi. A te słoneczniki? Nie wiem, co z nimi można zrobić. Dobra. Kaziu, nie marudź. Idź spać. Na 12 godzin do 7:20. Nie po to robię bimber, żebyś ty pił, Kaziu. Tobie takie sny w głowie. Mamy nowy dzień, proszę państwa. Już mu nie jest zimno, ale coś tu jeszcze jest marudne, apatię ma. Niektóre zwierzęta niedługo umrą. Tak? Wiosna jest. Górę chodź do czyszczenia. Poranna rutyna. Chodź, chodź, chodź. Nie, 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 nie uciekaj, nie uciekaj. A właśnie, to może sprzedamy te kury. Dobrze, Kaziu, tu podpowiadasz. Bo to chyba o kury chodzi. Tylko, że one gdzieś się... Kurde, ja tu otworzę. Mam nadzieję, że są w środku.
Zobaczymy, która tu umrze zaraz. Pożyje jeszcze 2 miesiące. A ty? Ty cztery. I co, tylko tyle kur mam? 3 kury? Chodź, ciebie złapiemy. Włóż do skrzynki. Nie można jej wsadzić do tego. Wypuść. Chodź tu. Złapią. Nie, ty chcę tylko wsadzić do skrzynki. No to jak mam na przykład sprzedać parę kur? Unieś, a nie ma opcji. Chowaj. Rzuć spacja, połóż, obróć. A to ciekawe. Przecież jak kupujemy kury, to mamy je w klatce. No tak, nie da się sprzedać tak. Dobra. Padniesz, to padniesz. Chyba, że cię zaciupamy zaraz. I będzie jakieś jedzonko z tego. Nie mam siekiery. Patrz, jak ona przychodzi. Dobra, chodź, biała. Wyczyścimy cię. I wyprowadzimy. Okej. Okay. Ciebie jeszcze trzeba będzie wydoić. Chodź jeszcze, byk. Znowu też narobiłeś pod siebie. W ogóle na tym czarnym kolorze nie widać, że on jest brudny, ale... Okej, okay, wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. Jarku. Za 3 miesiące będzie nowy członek rodziny. To ma sens. Jaki to ma sens? Sprzedamy mleko. Kaziu, co jest z tobą? No i pięknie. Mleko wydojone. Będzie nas... O, tutaj jest. Już myślałem, że zginęło. Dobra, cyk. Odbieramy bimber. Lecimy do Helenki. Tak, 3 butelki tu. 4 butelki. 4 plus 3. 8. Akurat. Skończył się zacier. Skończyły się butelki. Ale chociaż trochę zarobimy. Która to ta kura była wtedy? Chodź tu. Przeniosę się z nią do PGR-u. Zobaczymy, czy da się ją sprzedać. Tylko z ciekawości. Jeśli wiecie, jak rzucić sobie do plecaka ją, to też dajcie znać w komentarzu. No tak. Nie da się. To ja wrócę tutaj. Daj do skrzynki. Okej. Okay. Zobaczymy, czy tak da się sprzedać. No to jak tu sprzedać tą kurę? Wypuść. No ja tutaj nic nie widzę. Nie wiem, co z tą kurą. A wiecie co? Zostawię ją tu. Biegaj sobie wolno.
Idziemy do Helenki. Tak patrzę, tutaj bunker, a my w tym bunkrze przecież byliśmy już. Helenko ma... Zrobiliśmy dla ciebie zadanie. Mam coś dla ciebie. Jakaś nagroda może? Bimbrownię dostaliśmy. Zarąbiście, to nie trzeba kupować. No i pięknie. Aha, czyli wszystkie misje u niej zrobiliśmy. Nastawienie mamy, znaczy nastawienie już dawno mieliśmy. No ale pohandlujemy tu. Mamy 2972 złote. Albo monety, jak to woli. O, jesteśmy przeciążeni, no ale zaraz się ten opróżnimy. Nalewki, wszystko po 112, czyli po 112. Numer ratunkowy 112. 672 złote. Proszę bardzo. 10 nalewek malinowych. Kupi 10. 1120. Proszę bardzo. Bimberek. 672 złote. Proszę bardzo. Miód pitny. 448. I butelka wódki. 200. Co? Butelka wódki za 35? To się w ogóle nie opłaca robić. To lepiej już wypić. Dobra. Sprzedamy. Czyli wódki nie robimy, tylko bimberek. I mamy 6164 złote. Co z tym zrobić? Piszcie w komentarzu. Ja wracam na farmę. Rozstawiamy następną aparaturę do bimbru i pędzimy dalej. Ale zanim kupimy zaciery sobie. Kto nie oglądał, czemu ja kupuję zaciery? Ponieważ wychodzą taniej niż jakbyśmy sami je robili. I pewnie tak, codziennie? Pewnie codziennie się zmienia u niej. A i puste, dawaj puste butelki, kobieto. Stanowisko robocze, mamy fajki, mamy. Komuś damy. O, jeszcze cydr. Co nic nie mówicie. No, 5336. Targ w Zalesiu. Lecimy do Zosi. Może Henik będzie chciał się już bić. To zrobimy przy okazji tą misję dla Anny. Bić ci się chce, pioruńsku. O! Kurde, akurat na niego wpadłem. Lej go. Jest ten kaj. Blok. A, blok spacją. Kurde, ja... Klikam dwa razy myszkę. No walnij go jeszcze raz. I cyk. Nikt nie lubi Henka. Zadanie wykonane. Co nam Heniuk dzisiaj da? Piwo. Kaziu wypisuje piwko. Buteleczka wódeczki. To na rozgrzewającą herbatę. O właśnie, widły mamy znowu. Butelka z wodą. A to wypij sobie od razu ja. Będziemy mieli też puste butelki przez to. Tak, napity. Po... Co ci jest? Już wstał. Czyli mamy na to ograniczony czas, żeby pozabierać mu te rzeczy. Najedzone jest, jest. Idziemy jeszcze tylko tu. Do Helenki. Pohandlujmy. A ten... Boks i tak musimy zbudować, bo Helenka chciała, żebyśmy coś zbudowali. Granat radziecki. Ile my potrzebujemy? 3. Kurde, kupię i zmontujemy jeszcze tą bombę. Będzie na przyszły odcinek. ...1344, to jest złodziejstwo. Ale niech już będzie. W końcu z tą fabułą pójdziemy do przodu. Sprzedaj. Chociaż coś nam się zwróciło, czyli z 6000 mamy tylko 4, ale mamy kolejną bimbrownię,
i możemy pędzić dalej. Coś jeszcze tu mieliśmy dla niej? Nie. Od niej coś chcieliśmy? Też chyba nie. Heniu, Heniu, i co ty? No teraz porozmawiać tu by chciał. Wiecie co? Kupię tą kurę za 105. Wieże wypuszczone, nic tylko do domu prowadzić. Aha, ale czemu nie mogę tego wsadzić do plecaka? Połóż, obróć, rzuć. Dobra. Unieś. Mapka. Farma Kazimierza. Zamkniemy tutaj tylko bramę. Weź połóż tutaj. I wypuścimy ją. No na 23 miesiące pożyje. Kury są tanie to. Za stówkę. Dobra. Bo czas biegnie nieubłagalnie. A my tu musimy postawić nową aparaturę. O tutaj. A niech stoi już tak. Chociaż. O, tu jak jest podnieść, to jest podnieść, tak? I wpada od razu do plecaka. Ale nie wiem co z tymi kurami, o co tu chodzi. Dobra, tu będzie trzeba przynieść wody i drewna, ja to zrobię sam. Tutaj wszystko jest. Tutaj dorzucić opału trzeba, trochę wody. Ja tylko ten zacier przełożę. Okej, okay, ja wezmę tylko młotek. Chyba młotek nam się przyda. O, i te granaty trzeba schować. I w przyszłym odcinku będziemy konstruować bombę i rozdupczać budynki i te czołgi, to są porozstawiane. Ale póki co stawiamy boks. On jest w innych. Magazyn nie. Shopa nie. Wiata 4 boksy. A, i ona z dwóch stron się otwiera, tak? Bo chciałem przy płocie postawić. Ale widzę, że to nie miałoby sensu. Więc postawimy może tutaj obok. Chociaż muszę iść i tak jeszcze pod drewno, więc przemyślę to. 20 desek. Dobra. Mało mamy tego eternitu, no ale wszystko przez to, że na początku gry żeśmy dużo rzeczy sprzedawali. O, tam też są deski. Dobra, jak to ma wyglądać to? O kurde. Serio, takie aż duże to jest? To wiecie co? Ja tu się cofnę aż tu do drzewa. Teraz szkoda, że jak to ten, żeby to prosto w miarę stało. Cofnę się tu do drzewa, odsunę się kawałek, gdzie my jesteśmy. W tym miejscu, tak? Dobra, ja to postawię tu i zobaczę jak to będzie wyglądać, jak z tego wyjść. Dobra. Dobra, i wejście będzie z tej strony. Tutaj też jest wejście. Ja bym to, o, już jest narobione, ogrodził. Żeby one sobie tylko chodziły w wyznaczonym miejscu. Czyli ogrodził sobie
Kurczę, tutaj tak to nie pasuje za bardzo. Czyli ogrodził odtąd do końca i odtąd. Kurde, to mogłem równo z tym postawić, więc tak. No to będzie krzywo. Tutaj nikt strzelać z tego nie będzie, czyli będzie płotek odtąd dotąd, z furtką oczywiście. I odtąd do tamtąd. Dobra, to pobudujemy jeszcze troszkę. 40 desek chociaż. On nawet nie jest przeważony, więc super. I w międzyczasie będę musiał iść i narąbać trochę drewna i zrobić z nich deski. Tu 120 desek aż potrzebnych jest. A tu w środku. A jak te boksy? Tu jakieś jeszcze wiata, 4 boksy. To gdzie te boksy? One same się zrobią? Czy jak to tu ma wyglądać? Dobra, zobaczymy później. I oczywiście trzeba będzie też przemalować. No i parę desek się przydało. No ja myślę, że skończymy w tym miejscu. W przyszłym odcinku będziemy bomby robić. Ja muszę doszukować trochę drewna. Rozpalić piec. Znaczy bimberek. I przygotować nowe butelki. A u Zosi byłem, oczywiście pustych butelek nie kupiłem, więc też to muszę zrobić. Więc trochę rzeczy zrobię sam, chociaż tego nie lubię. No ale to jest takie upierdliwe bieganie z drewnem w tą i we w tą. Z wodą też. Ścinanie drzew, robienie na deski to też nie jest nic ciekawego za bardzo. A więc jeżeli się podobało, to zostawcie łapki, komentarze, subskrypcje. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa.